Głogowscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednego z moteli ktoś ukradł telewizor. Złodziejem okazał się mieszkaniec Głogowa. 21-latek wykorzystał pozostawione przez właściciela pomieszczenia motelowego uchylone okno, wszedł do środka, zabrał telewizor i wyszedł przez okno, a następnie wsiadł do samochodu znajomego 22-letniego mieszkańca Głogowa, po czym mężczyźni odjechali. 22-letni kolega miał za zadanie ukryć telewizor. Zrobił to jednak nieumiejętnie i obaj mężczyźni trafili w ręce policjantów. W toku wykonanego przeszukania znaleźli skradziony telewizor i przekazali go właścicielowi. 21-latek usłyszał zarzut dokonania kradzieży, natomiast 22-latek usłyszał zarzut paserstwa. Za kradzież telewizora, który wart był 1200 zł, młodzi mężczyźni mogą spędzić w więzieniu nawet 5 lat.